moja przygoda z paratekwondo to tak naprawdę zaczęła się od tekwondo. Zacząłem trenować na początku lat 90. Trafiłem na klub na warszawskim Grochowie. Pojechałem tam na pierwsze zajęcia. Trafiłem od razu na swojego pierwszego i obecnego do tej pory trenera Artura Chmielarza. No i taki troszeczkę byłem spłoszony. Widzę wszyscy w tych dobokach. Bardzo dużo ludzi na sali, no i tak wszedłem, no i się przedstawiłem, powiedziałem, że mam taką sytuację z uwagi na to, że nie mam ręki, czy mógłbym spróbować. A prezes powiedział, no żaden problem. Postać Michała Pawlaka zainspirowała mnie do powołania pierwszej kadry, a co za tym idzie, wyłaniania reprezentacji w paratekwondo. Było to równo 10 lat temu. Stanowiło ją wtedy dwóch zawodników, właśnie wspominany Michał oraz zawodnik z Łodzi, Przemysław Wieczorek. Michał jest osobą bardzo pracowitą, jest bardzo rzetelny we wszystkim, co robi. Jego wrodzona sumienność, obowiązkowość przyczyniła się do tego też, że odniósł swój największy sukces, gdzie został wicemistrzem Europy. W tej chwili jest głównym trenerem, koordynatorem paratekwondo całego naszego ogólnopolskiego. To zrobił wid w przód, wymach prostą nogą w bok i obciął linki. Pamiętajcie o ułożeniu pięta wyżej jak palce. Z uwagi na to, że oprócz tego, że od urodzenia nie mam ręki, to jeszcze zmagam się z różnego rodzaju chorobami i trenując tekwondo, no to jestem cały czas w ruchu jakimś. Jeżeli bym zaprzestał prowadzenia w tej chwili zajęć, tak, bo jestem na etapie jako osoba teraz tylko prowadząca zajęcia, no to myślę, że ten stan zdrowia by się jeszcze u mnie pogłębiał. Już w 2013 roku wiedziałem, że zwiążę swoje życie na pewno z tekwondo, z paratekwondo. Ukończyłem kurs instruktorski w Olsztynie, a dwa lata temu podniosłem swoje kwalifikacje i jestem trenerem drugiej klasy w tekwondo olimpijskim. Na polu trenerskim sukcesami, jakimi mogę się pochwalić, to mogę powiedzieć, że się przyczyniłem do tych sukcesów. Na przykład Tomek Rożniatowski, weteran z Afganistanu. Największym jego sukcesem to było właśnie wywalczenie tego brązowego medalu. Jeżeli chodzi o szanse na igrzyska teraz, które zbliżają się w Paryżu, no to czekamy na turniej kwalifikacyjny 2028. Jeżeli tutaj mówimy o kolejnych igrzyskach, to ruszymy pełną parą, bo mamy dołączone do składu kadry narodowej dwóch kolejnych zawodników, w tym jedną panię. Prowadząc zajęcia z młodzieżą i z dorosłymi jest mi dużo łatwiej im wytłumaczyć pewne rzeczy. Jeżeli chodzi o tekwondo, to nie jest tylko sama walka. Tekwondo składa się z kilku działów, są to układy techniczne pumse, gdzie też się dużo na tym skupiamy i to są różnego rodzaju czy bloki, czy uderzenia i jest mi dużo łatwiej mojej grupie wytłumaczyć, słuchajcie, prawy dolny blok, nie mam jak pokazać, pokazuję, jestem lustrzanym odbiciem, pokazuję na przykład lewą stronę. Krok startowy przez plecy. Raz. I już mam dystans, żeby kopnąć do wiotaru. Michał ujął nas swoim profesjonalizmem, swoją sympatią do ludzi, taką naprawdę szczerością. Jeśli chodzi o niepełnosprawność, myślę, że już nikt z nas tego nie widzi. Jest to normalne. Nie ma żadnego problemu z tym, że trener Michał jest niepełnosprawny. Pokazując nam wszystkie ćwiczenia, wszystkie formacje, na przykład przy pumse, tak naprawdę to jest, po jakimś czasie staje się to niezauważalne. Po raz pierwszy tutaj przyszedłem, szczerze byłem troszeczkę zdziwiony, tak, że trener jest bez ręki, szczególnie tekwondo. Co prawda sport nie wymaga zbyt dużego użycia, że tak powiem, pięści, niż to są kopnięcia, ale gdy dowiedziałem się, że był członkiem kadry olimpijskiej, to wzbudziło we mnie naprawdę ogromne wrażenie. Treningi nie odbywają się bez żadnych zmian, tak naprawdę jest najsprawniejszą tutaj osobą z nas wszystkich, szczególnie zaczynamy. Pół minuty przerwy, łyczek wody i działamy dalej.